Włosy, zachrypnięty głos. Czy wiecie, o kim mowa? Dzisiaj przed Państwem wystąpił zespół Red Lips. Właśnie są za nami. Podpisują płyty, rozdają autografy oraz robią zdjęcia z fanami. Dzisiaj porozmawiamy z nimi o ich muzycznej podróży. Jesteście gotowi? Jak wrażenia po koncercie? Podbiliście serca naszej publiczności. Niemal kawałek każdy zna to, co nam było. Więc czy nasza publiczność podbiła również wasze serca dzisiaj? Szczerze? Tak, jesteśmy, czujemy się podbici z każdej strony. I właściwie no, pierwszy raz jesteśmy w Legnicy. Będziemy na pewno z dużym sentymentem wspominać i z przyjemnością wrócimy do was jeszcze. Miałaś 9 lat. Kiedy po raz pierwszy, ponoć, tak wyczytałam, kiedy po raz pierwszy występowałaś na scenie. Później 2004 rok i przełom. Byłaś na pikniku country. Tak. Właśnie. Powiedz mi, jak to się stało, że z muzyki disco polo przeszłaś na muzykę rockową? Wiesz co, bardzo prosto. Szukałam swojej muzycznej tożsamości od dawna. Właśnie ją znalazłam. Dziękuję, tyle mam na ten temat do powiedzenia. Fantastycznie. A więc powiedz mi jeszcze, jak wyglądały twoje początki, ponieważ widziałam, że miałaś wypadek samochodowy, musiałaś połączyć studia, przeprowadzkę. Wcale nie było tak łatwo, co? No nie było, ale mam twarde pośladki, więc daję radę. A czy myślałaś kiedykolwiek o rezygnacji z zespołu? Czy miałaś taki przełom, kiedy pomyślałaś, może to jednak nie to? Wiesz, to był taki moment, był moment taki, że... Że przychodziły chwile zwątpienia bardziej, nie może to, że chciałam zrezygnować, bo to jest moja bezwarunkowa miłość, muzyka i jestem jej oddana w 100%. Przychodziły momenty zwątpienia, kiedy robiliśmy, pracowaliśmy intensywnie, nie było takich efektów, jakbyśmy się spodziewali. Tylko tak jak wiesz, no, na swoją pasję nie można się obrazić i to jest właśnie to i się robi do samego końca, do ostatniej kropli krwi. I aż w końcu wychodzi to, co nam było. Chciałam was zapytać, jesteście obecnie w Izabelin Studio, tak? I robicie nowe kawałki. Czy możemy oczekiwać jakichś nowości? Czy to będzie analogiczne granie waszej płyty ostatniej? Czy też jednak fani mogą oczekiwać czegoś
innego, jakieś zaskoczenie? Powrót do disco polo. Słuchaj, no trzy elementy charakterystyczne dla lipsów to są przede wszystkim gitarowe brzmienia, drapieżne wokale i dobre kompozycje. I tego się trzymamy. Po prostu pracujemy, komponujemy. Mówią, że mamy cztery kolejne hiciory, ale czy tak będzie, to zobaczymy. A kiedy będzie można posłuchać jakichś próbek, czy... Myślę, że już niebawem. Teraz jesteśmy na etapie produkcji. Te numery nabierają sosów, kształtów i kolorów. Także myślę, że marzec to będzie taki czas, że już coś nowego usłyszycie o nas, Lipsach. Super. W ogóle doszły mnie słuchy. Pewien interesujący portal poinformował mnie, iż pierwszy raz odwiedziłaś Zakopane. Tak, dokładnie. Byłam pierwszy raz w Zakopane. Byłam pierwszy raz w Zakopcu, byliśmy na Krupówkach, pierwszy raz jeździłam na nartach, ale tej wiśniówki w Zakopcu nie piłam po raz pierwszy. Czyli wypoczynek się udał? Bardzo, bardzo. No i obyło się bez żadnych kontuzji, także... Doczytałam się właśnie w twoim komentarzu, zacytuję, a jutro wjeżdżam na stok, to znaczy na razie na Oślą Łączkę, uciekajcie z drogi Rudej Głowie, bo różnie to może być, tłumaczcie. No wiesz co, no po prostu pierwszy raz w życiu na nogach miałam narty i nigdy nie, znaczy no nie wiedziałam, czego mogę się po nich spodziewać. Nowa pasja? No, zjeżdżałam ze stoku prawie godzinę. Chciałbym się to zobaczyć. Wiesz co, no postanowiłam sobie, że przynajmniej raz w roku zimą będę jeździła na narty, bo okazuje się, że jest przy tym super fun i można się w ogóle absolutnie odciąć od codzienności i w ogóle skupić się swoje myśli na zupełnie czym innym. Wasz przepis na sukces? Konsekwencja, determinacja i pozytywna energia. Czy myślicie, że młode zespoły mają szansę przebić się przez obecną konkurencję? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Szanse są zawsze i trzeba po prostu robić swoje, nie oglądać się na nic, na nikogo i nie poddawać się, jeżeli nawet jest czasami gorzej i trudniej. Mam dla was ostatnie dwa pytania od fanów, głównie do Rudej. Także pierwsze pytanie. Ile czasu Ruda spędza rano przed lustrem? O matko, mam podać średnią czy jak, bo nie wiem, bo to zależy. To w sumie zależy na jaką okoliczność robię sobie ten makijaż, ale no generalnie wiesz co, nie potrzebuję dużo czasu. Kreski robię tak, że po prostu... Kreski przed lustrem. Kreski na oku robię tak, że po prostu mam już to we krwi i koniec. I nawet w samochodzie mogłabym je zrobić. Także w ogóle nie mam... Tak, na wertepach. Na wertepach przy 200 na godzinę. Jakoś mocno nie, panowie z zespołu nie ubolewają nad tym, że spędzam za dużo czasu w łazience, także chyba jest całkiem spoko. Okej. Pytanie, czy masz tatuaże? Ja już widziałam, że masz. Jeżeli tak, to powiedz, jaka jest ich symbolika. Oj nie, to są moje bardzo osobiste rzeczy, nie będę o tym mówić, ale powiem tak, mam kilka tatuaży na swoim ciele, każdy z nich pojawił się wtedy, kiedy następuje w moim życiu jakaś zmiana, jakiś przełom i dlatego każdy jest dla mnie bardzo osobisty i ważny. Czy myślisz, że skończy się na... Tylu, ile masz obecnie? Czy może planujesz jeszcze więcej? Skończę się na tych 40. Nie, już mam kolejne dwa zaplanowane, tylko jeszcze szukam sobie miejscówki dobrej, ale tak okay, to będzie dobrze. Pozdrawiamy wszystkich telewidzów telewizji regionalnej, wszystkich naszych fanów z Legnicy i okolic. Będziemy wpadać, jak tylko będziecie nas tutaj zapraszać, także bądźcie gotowi na Lipsów zawsze i wszędzie i zapraszamy was na naszego Facebooka. My się nazywamy oczywiście Red Lips. Gdyby ktoś miał wątpliwość. Wielkie pozdrawiam.